Dzień dobry Państwu, 26 stycznia 2023 roku. Spójrzcie, jakie bogactwo dzisiaj u mnie na podwórku. Dwa Range Rovery, dwa z tego samego źródła, o czym zaraz wam powiem. Najpierw może zamknę tutaj mojego, bo mój się próbuje wywietrzyć po pojeździe z psem. Uwalamy w błocie. Cyk. Tak się prezentują dwa piękne Range Rovery. Bardzo podobne, a jednak sporo je różni. No nie te różnice będą tematem tego filmu, bo inaczej, powiem tylko pokrótce. Tu jest wersja bieda po prostu po całości. On nie ma nawet ksenonów. Nie ma tej ruchomej kierownicy, nie ma grzanych foteli. No bieda, 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 bieda. Cyk. A tu mamy auto lepiej wyposażone, trochę młodsze. Strzelam, niestety nie pamiętam rocznika, strzelam, że jest to rocznik 2007. Światła są już trochę inne, tutaj zachodzą inaczej, inny jest grill. No tu wiadomo, są już ksenonki, tu są spryskiwacze. Ale nie to jest, proszę Państwa, najważniejsze. O, tutaj jeszcze są dużo fajniejsze felgi. Nie to jest najważniejsze. Tak jak wyczytaliście już w tytule, ten samochód ma przejechane blisko 500 000 kilometrów i przesiadając się, można powiedzieć, na świeżo, bo dziś rano jeździłem tym swoim, przesiadłem się teraz do tego i powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o jazdę, prowadzenie, nie czuję żadnej różnicy. Wiadomo, to wszystko może być powodem tego, że ten był jakoś inaczej eksploatowany, może więcej na trasach i tak dalej. Ciężko mi to powiedzieć. Tutaj mamy, zobaczcie, Range Rover. Tu już jest wersja Vogue. Ta najbiedniejsza, nawet nie wiem, jak się nazywa u mnie. Nigdy w to nie wnikałem. Sprawdzimy, proszę Państwa, jeszcze dzisiaj podczas jazdy, jak ten samochód się zachowuje. No ale już po zrobieniu kilkuset metrów wiem, że w zasadzie niczym się to nie różni. Otwieramy. O, przede wszystkim zobaczcie. Ten samochód, jakie ma klamki. One są albo pryśnięte na nowo, albo są w lepszym stanie, bo u mnie takie klamki już są wydymane i to tak naprawdę dość mocno. Kurczę, o ile lepiej wygląda, zobaczcie, na tych kołach ten samochód niż na tych. Nadkole jest jakby bardziej wypełnione z tyłu, bardziej mi się to podoba oczywiście. Tutaj mamy 255x60 18, a tu mamy już felgi 20, 255x55 20. Co by tu jeszcze? Skrzela, zobaczcie. One też, zdaje się, sugerują, że mamy tutaj, jeśli są trzy, to sugerują, że mamy do czynienia z lepszą wersją wyposażeniową. I teraz, proszę Państwa, hicior. Auto, które ma 400, już ponad 700 tysięcy kilometrów przebiegu. Otwieramy i spójrzcie. Ten fotel, dobrze, jest pewnie po renowacji, bo wygląda idealnie. Ale tutaj to wszystko, oczywiście wiadomo, tu jest jakaś pamięć, też te BMW-kowskie przyciski. Dla porównania, spójrzcie. Tu jest fotel po 197 tysiącach. Tak wygląda. Nie ma tragedii, no ale jednak te zagięcia już są widoczne. Jeśli chodzi o komfort siedzenia, o wysiedzialność tych foteli, niczym się to nie różni. Nawet wydaje mi się, że ten jest może i mniej wysiedziany, wiadomo. W którymś mógł jeździć grubas, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Boczek, myślę, że zużyty bardzo podobnie. Kierownica nawet chyba jest tutaj w lepszym stanie niż w moim, może też była przemalowana. Tak się prezentują tutaj pedały. I teraz powiedzcie mi, czy też macie obawy przed autami, które mają przebiegi powyżej, mówię o autach używanych i kilkuletnich, a nie rocznych. Czy macie obawy przed zakupem auta z przebiegiem 200 tysięcy? Albo powyżej 300, albo już blisko 300 tysięcy? No właśnie, ja taką obawę miałem i dzisiaj chętnie się jej pozbędę. Zaraz, gdzie ja mam pilota od niego? A, tutaj. Sorry, nie pilota, tylko kluczyk, bo tu jest jeszcze fizyczny, fajny kluczyk. Cyk.
Przekręcamy. Odpala moim zdaniem nawet lepiej niż mój. Tu jest, proszę Państwa, też silnik 3.0, z tym, że już w tej świeższej odmianie on ma 208 koni. Tutaj, proszę bardzo, prawdziwe to Range Roverowskie radio z grafiką, no taką powiedzmy już klasyczną, ale jednak lepiej wygląda takie radio niż zaślepka i radio takie jedno, jeden DIN. Tu jeszcze zobaczcie, fotel pasażera. Ahaj, halo, halo, tutaj mamy Harmana Kardona, tam mamy jeszcze tą, o, tu mamy kamerkę. Ciekawe, czy ona działa, zaraz spróbuję sobie sprawdzić, ale tu mamy system nagłośnienia Harman Kardon, czyli nie wkipierdział, że tak powiem. Dobra, zaraz zobaczymy, czy nam tutaj wszystko sobie działa, czy się podnosi. Pięknie się podnosi, tak, już czuję. Czyli zawieszenie pneumatyczne mamy tutaj, zdaje się, sprawne. Ok, jeszcze próbuję, jeszcze nie przestał. Kompresor, który jest tutaj pod kanapą, słyszę, że jeszcze próbuje pracować. Jeszcze się pompuje. Dobra, cyk, wracamy na poziom średni. Opadamy sobie powoli. I teraz schodzimy jeszcze w dół. Wszystko działa. Tak, wszystko działa, czyli ta bolączka Range Roverów, która wywołuje takie emocje, jest tutaj, powiedzmy, nie ma jej. Więc o to możecie być spokojni. Zaraz się tym autem przejedziemy. Czekajcie, ja sobie tylko biorę pilota. Jest brama, kompresor nam pompuje. Wszystko ładnie działa. Proszę bardzo. Kamera cofania, no z grafiką taką jaką widzicie, ale jest sprawna. Wszystko tutaj działa. Dobra. Dźwięk w środku, myślałem, że ten może będzie bardziej, jakoś lepiej wyciszony, ale chyba jest podobnie. Też ten klekot jest wyczuwalny, ale to jest klekot przyjemny, bo jest to 6 garów i to w rzędzie. I to jeszcze takim BMW-kowskim rzędzie. Cyk. Auto, proszę Państwa, z przebiegiem 471 tysięcy kilometrów. Skręcamy. Albo nie, pojedziemy sobie tędy. Cyk. Dawaj, Mundek. Dobra, jesteśmy. Siemka. Pozdrawiam, Michał, jeśli oglądasz. Znacząco lepszej dynamiki tutaj chyba nie ma. Chociaż na papierze jest to różnica 40 koni mechanicznych. Ja nam przyspiesza tak podobnie jak mój, wydaje mi się. I poziom hałasu jest chyba podobny, tak samo jak w moim roczniku 2004. Równie komfortowo. Fotele, zdaje się, są chyba takie same, chociaż nie, tutaj są chyba bogatsze trochę. Nie wiem, czy one nie są łamane tutaj gdzieś w pół, jakieś takie komfortowe.
siedzenia komforty chyba ma. To auto, proszę Państwa, jest do sprzedania. To było auto, które Kuba sobie kupił po sprzedaniu mi tego mojego granatowego. No i teraz, kiedy trafił mu się świeższy i do tego z V8-ką benzyną, ten idzie na sprzedaż, więc gdybyście chcieli, to takie auto jest do kupienia. Stoi, stacjonuje sobie w Przysusze na mojej ulicy. Nawet mnie jest drugi niepotrzebny. Jeśli już miałbym swojego zamieniać, to tylko na V8 benzynę. Wtedy kochałbym go jeszcze bardziej. Mimo, żeby wtedy palił 25, a nie 17,5 tutaj po mieście. Ile ten spala? Zaraz może tutaj. O, proszę Państwa, ten spala 12,8 tutaj widzę średnio. Czyli jest to różnica, no, dość spora. Można powiedzieć. Czy coś tu jakoś nadmiernie piszczy, trzeszczy? Nie, nic takiego nie słychać. Jedzie bardzo podobnie jak ten mój z przebiegiem 197 tysięcy kilometrów, a wygląda dużo lepiej. Ma więcej wyposażenia. No i na ulicy naprawdę ten prezentuje się dużo lepiej. Tak bardziej prestiżowo. Oczywiście jest trochę świeższy, ale ma fajniejsze koła. Ogólnie jest fajniejszy, jeszcze ma inne światła, mój ma te najbiedniejsze. Chyba nie warto się bać samochodu z takim przebiegiem. Inaczej, może lepiej wiedzieć, że się ma taki przebieg, niż kupić samochód z przebiegiem kiedyś cofniętym. Tak mi się wydaje. Spalanie 12,8, 5 litrów mniej niż w tym moim. Nie wiem, z czego to wynika. Być może Wy wiecie, to mi dajcie znać. Zobaczcie, cały panel w fajnym stanie. Nic tu nie jest nadmiernie zużyte, powycierane. Tutaj też mamy podgrzewane fotele. No miodzio. Te przełączniki z grubsza są takie same jak u mnie. Tutaj niczym się to nie różni, ale ten panel jest bogatszy. Można się zakochać, proszę Państwa, w jeździe takim samochodem, wierzcie mi. Siedząc tak wysoko, poczucie bezpieczeństwa naprawdę wzrasta już do granic możliwości, bo ciężko znaleźć auto, w którym siedzi się wyżej. Mówiąc oczywiście o takich cywilnych, normalnych osobówkach. Zaraz się tutaj przebijamy. Jedziemy na kasację, zobaczymy, ile byśmy za niego tutaj dostali. Żarcik, oczywiście, żarcik. Muszę to powiedzieć, bo nie wszyscy. Inaczej, niektórzy sporo rzeczy biorą niepotrzebnie na poważnie i się tym emocjonują. Jesteśmy na autokasacji KOS, to tutaj kilka tych starych stróbków ostatnio nagrywanych przeze mnie było pokazywanych na kanale. O, Polonez jeszcze jest w całości, widzę. Także git. Maluch, na malucha się nie ślincie, maluch jest już sprzedany. Cyk. Dobra. Witam. Czy coś tutaj więcej z wyposażenia na kierownicy? A, zobaczcie, tu jest grzana kierownica. Nie zdążyłem tego sprawdzić. Może jak będę stąd ruszał, to sobie zobaczę. No wiecie co, teraz to się napaliłem na to radio. Chciałbym mieć w swoim takie. Bardzo. Reszta to tu tak naprawdę wygląda bardzo podobnie. O, tu mamy też cup holder. Tutaj jest ten
trzymać, nie wiem co tu trzeba zrobić, żeby to wyszło. U mnie wychodzi nawet bez wciskania. Tak się prezentuje ten panel, jeszcze teraz na spokojnie wam pokażę. On ma te wykończenia trochę inaczej zrobione niż u mnie. U mnie chyba tutaj jakieś drewno albo coś takiego. Później sobie spojrzę przy okazji. Nowe dywaniki, z tego co tutaj widzę. Zaraz spróbujemy zajrzeć do tyłu. Klucze moje. Niech sobie tu leżą. Cyk. Wyłączamy. A, trzeba wyjąć kluczyk. Lepiej go wezmę ze sobą. Zaglądamy do tyłu. Tutaj też jest nowy dywanik. O, taki dywanik to też by mi się przydał nowy. Bo mój się trochę kruszy od spodu, a ten jest idealny, pięknie wycięty, widać, że jest pod wymiar. Tu mamy, zobaczcie, też podgrzewaną kanapę, a w zasadzie dwa fotele podgrzewane z tyłu osobno. Oddzielny panel tutaj mamy. Podsufitka ładniejsza niż w moim, to od razu widzę. Klapa. Siłowniki lepiej działają niż w moim. Zobaczcie, nie jest to jakoś specjalnie tutaj zabezpieczane, ale wcześniej poprzednik albo poprzednicy świń tu nie wozili. To jest tylko do odkurzenia, jakieś pierdoły były tutaj pakowane. Bagażnik jest w super stanie. Spójrzcie, jak jest wykańczany i czym bagażnik w Range Roverze. Tutaj wiecie co, ta część wygląda dużo bardziej solidnie niż w tym najnowszym Range Roverze, którego ma mój tata. Tam to wszystko jest takie, no, takie gorsze w dotyku, tak bym powiedział. Cyk. Zaglądamy z drugiej strony, drugi boczek. Proszę bardzo, kanapa w takim stanie, jeszcze rzut oka na deskę rozdzielczą. Taki samochód możecie mieć za 30 tysięcy złotych. Ja swojego wystawiłem za 40, a tutaj dużo lepiej wyglądający, lepiej wyposażony samochód możecie mieć za 3 dychy. I powiem wam od razu, gdybyście się zastanawiali, Kuba jest człowiekiem godnym zaufania i możecie być pewni, że wszystko wam o tym aucie opowie i nie będziecie kupowali kota w worku. No tutaj ten panel to wygląda w sumie tak samo, czyli ta pamięć jest tylko sterowana z tamtej strony. Dobra. Jeszcze raz rzut oka. Tak, te fotele są, to są bogatsze fotele. Zdecydowanie. Podłokietnik na kilka razy otwierany. Tu jest schoweczek też. Cyk. Fajnie ta skóra jest zrobiona. Jeszcze jest matowa, jeszcze jest niewyślizgana. Fajnie wygląda, naprawdę. No i fotele są, trzeba przyznać też, one nie bez powodu się chyba komfortami nazywają. Są fajniejsze. Tu jest też szyberda, gdyby was interesowało to. No i tyle. Chciałem sobie zobaczyć, jak jeździ auto z przebiegiem 470 tysięcy km. I sobie zobaczyłem. Jeździ tak samo jak mój. Niczym się to nie różni. A gdybyście chcieli poznać ofertę całą Kuby, to tutaj proszę bardzo, namiar. Dzwoniąc możecie się śmiało powołać na mnie, wtedy może będzie trochę wyższa cena, więc zachęcam. 26400 Car Shop, proszę Państwa, na Facebooku też. Kuba sprawnie odpowiada, prowadzi sobie ten fanpage na co dzień. No jeśli to ma jakieś znaczenie dla Was, to ja ten wóz szczerze polecam, no i Kubę jako sprzedającego. To tyle chyba. Rdzy tutaj jakoś specjalnie nie widzę. Są jakieś, wiadomo, mankamenty. Gdzieś ktoś przywalił drzwiami, jakieś odpryski, no ale halo. Auto ma trochę lat. Tutaj też coś jest. Takie pierdołki. Nic wielkiego. Te panele, zobaczcie, to też jest jeszcze dobrze zamontowane. Nawet lepiej niż u mnie. Od spodu. Tak się prezentuje. One, jak wiecie, korodują i wcale się nie dziwię, bo tutaj zobaczcie, są takie zakamary, w których na pewno błoto się zbiera. Tutaj jeszcze powinna być guma i już jest na szczęście wywalona.
tutaj też korodują. A to wszystko wygląda zdrowo. Drzwi w ten sposób. Jeszcze drzwi kierowcy wam pokażę. Ten próg, no i jakoś jest oczywiście draśnięty, ale nie, nieznacząco. Jakieś historie, zobaczcie. Nikt tutaj niczego nie ukrywa. Zobaczcie, tutaj widać cały ten przebieg w skrócie. Nie wiem, jakie papiery są do tego, ale pewnie jakieś są. Co było zrobione za kadencji Kuby, to już niech on sam wam opowie, bo ja tego nie wiem. Zapraszam do przysłuchy. Jak będziecie u Kuby oglądać to auto, przyjedźcie przybić piątkę i porównać z moim. Jeszcze z rzeczy ważnych, wydaje mi się, jest tutaj hak, który wygląda na zamontowany całkiem świeżo, nie jest jakoś skorodowany. Tutaj mamy Westfalię, tutaj jest Steinhoff. Jest chyba nie w kij pierdział. Montaż oczywiście odpinany. Czujniki, no to te czujniki to nawet mój posiada. Tutaj w wersji Vogue, to myślę, że były standardem też. Dobra, odjeżdżamy z kasacji. Kos odpalamy. On jakoś lżej odpala niż ten mój 2004. Może to kwestia akumulatora, nie wiem. Dziur, zaraz go posłuchamy. Nic tu niepokojącego. Ja przynajmniej swoim uchem nie słyszę. Chwilę poczekamy, tu się rozłączę.